6 lat tyle czasu minęło od premiery serialu Ślepnąc od świateł. Myślę, że ten serial znają wszyscy, nawet jak go nie widzieli, nawet jak nie wiedzą o jego istnieniu. To znają go wszyscy, chociażby przez liczne memy z Janem Fryczem czy Robertem Więckiewiczem, którzy grali w tym serialu. Także Dario żyje w naszych sercach na co dzień. Dobrze. Trzeba przyznać, że czas pokazał i udowodnił, że ślepnąc od świateł, stał się serialem współcześnie kultowym. Bez dwóch zdań. No i sześć lat minęło i sześć lat kazał nam czekać Krzysztof Skonieczny, czyli reżyser całego serialu Ślepnąc od świateł, na swoje kolejne dzieło. I tym kolejnym dziełem jest film Wruklin Zoo, który to miał premierę podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni. Wszyscy byli no, bardzo ciekawi, co nam Krzysztof Skonieczny zaproponuje. No i zaproponował nam, jak głosi krytyka filmowa, dzieło jakieś. To się powtarza często w opiniach, ale to, że jest ten film jakiś, to wcale nie musi znaczyć, że jest dobry. I to też często pojawia się we wszelkich recenzjach. No na pewno w nie osiągnie tego statusu kultowości, które osiągnęło, ślepnąc od świateł. A skąd to wiesz? To zawsze może tylko czas pokazać. No, no niby tak, ale. Potencjał memowy. Tu też gra Jan Frycz. Siła aktorska Jana Frycza zawsze może zrodzić jakieś memy, to bez dwóch zdań. Niezależnie od tego, czy to będzie film kultowy, czy nie będzie, ja myślę, że mimo wszystko nie będzie, to jest o czym porozmawiać na temat tego filmu. Akcja filmu Brooklyn Zo rozgrywa się niby współcześnie, ale nie da się ukryć, że wśród naszych młodych bohaterów brakuje tej komunikacji przez telefony komórkowe, przez smartfony. Bardzo zwracasz uwagę na ten brak smartfonów ostatnio w filmach. Bo dla mnie to jest tak naprawdę wyznacznik tego, czy coś dzieje się współcześnie, czy jednak w bardziej nieokreślonej przeszłości. I mam takie poczucie, że Brooklyn Zo. Bez wątpienia z jednej strony próbuje dotrzeć do współczesnej młodzieży i próbuje być współczesny, ale tak naprawdę jest to opowieść bardzo sentymentalna, bardzo melancholijna o czasach młodości samego Krzysztofa koniecznego, który nie tylko wyreżyserował ten film, ale też napisał do niego scenariusz, ponieważ cały klimat w Brooklyn Zoo odnosi się do końca lat 90., początku 2000 i Bez wątpienia opowiadamy o Wrocławiu tamtych czasów, który był opanowany, zresztą tak jak większość Polski, przez przeróżne subkultury, których identyfikacja przede wszystkim e, opierała się na wyborach muzycznych, czyli mieliśmy skinheadów, hip-hopowców, metalowców, punkrockowców, no i oczywiście. I naszym głównym bohaterem jest właśnie jeden ze skateów. Można wręcz powiedzieć, że Kosa, bo tak się nazywa główny bohater, jest księciem skateów, ponieważ cały ten film ma taką otoczkę baśniową. Prolog jest bardzo baśniowy, nawiązujący do tej konwencji więc z jednej strony mamy księcia skateów, a z drugiej strony ten książę skateów zakochuje się. W księżniczce Tajemniczej, która pochodzi z innej bardzo widocznej kultury, mniejszości kulturowej lat 90., czyli ludności romskiej, która faktycznie w tych latach 90., -tych, czy na przyłomie 2000, no chyba była wręcz taką najbardziej widzialną mniejszością w Polsce. Na pewno była bardzo widzialna muzycznie. Ponieważ disco polo w ogromnym stopniu korzystało i korzysta do dzisiaj poniekąd z muzyki romskiej. No, i to też był moment, kiedy pojawiła się na rynku muzycznym płyta, która rozkochała wszystkich Polaków, w tym moją rodzinę i mnie oczywiście, czyli duetka i z Bregowiczem. I no tam... to jest muzyka trochę romska, a hmm. trochę bałkańska, tak. a trochę pansłowiańska. Ale myślę, że teraz wielu Polaków, jeżeli będzie oglądała w o to sobie przypomni tą jedną. Niewątpliwie z najważniejszych pieśni romskich, Ederlezi, właśnie przez pryzmat wspomnień związanych z słuchaniem płyty Kai Bregowicza. No, to... Mogą być też tacy, co oglądali filmy Emira Kusturicy, nie, w tak, których oczywiście. też pojawiały się inwarianty Ederlezi, co też wiąże się z Goranem Bregowiczem, oczywiście. Otóż to: Nie ma, nie ma! No, Ederlezi to jest w zasadzie motyw przewodni Brooklyn Zo. To jest ta pieśń, która definiuje cały ten motyw romski, cały motyw Zory. Ona też śpiewa tą pieśń, śpiewa ją w języku romskim, ale śpiewa ją też na sam koniec w napisach końcowych po polsku. Taki inwariant, dopisane słowa do tej historii, którą oglądaliśmy we Brooklyn Zo. No, trzeba przyznać, że Krzysztof Skonieczny miał ciekawy pomysł niezależnie od tego co powiemy o finalnym efekcie no to jest interesujące zderzenie subkultury z kulturą romską, zresztą nie jest do końca tak, że chodzi tutaj o jakieś pełne przeciwstawienie tych dwóch kultur, ponieważ to prawdziwe przeciwstawienie to jest przeciwstawienie skate'ów ze skinheadami I więc mamy kilka takich elementów kulturowych i subkulturowych, no dużo jest tego tutaj, I właśnie ciekawe jest to, że nie do końca można Powiedzieć, czy ten film dzieje się współcześnie, czy dzieje się w latach 90. Wydaje mi się, że dzieje się współcześnie, chociaż opowiada o latach 90., jakkolwiek dziwnie to brzmi, że jednak skonieczny nie zdecydował się wykreować tego świata tak, jak wyglądał w Polsce w latach 90., poza jakimiś drobiazgami, że na przykład nasz bohater dostaje po swoim ojcu Audi, które no, wygląda jak Audi z lat 90., czy tam z początku lat 2000, ale sam Wrocław wygląda, no, no raczej współcześnie. Pewnie współcześni Wrocławianie rozpoznają rzeczy, które powstały w tym mieście w niedawnych latach, chociaż szukałem jak była Pandorama na początku pokazywana, Sky Tower. Sky Tower nie pokazano, a więc ten najsłynniejszy współczesny, nowoczesny budynek w Wrocławiu jednak nie został pokazany w kadrze filmowym. No i to jest taki w ogóle pierwszy rozdźwięk chyba tego filmu, że próbuje niby opowiadać o współczesnych młodych ludziach, ale myślę, że współcześni młodzi ludzie mogą się w tym nie odnaleźć. Znaczy na pewno są jacyś skorolkarze współcześnie oczywiście nie wiem czy tworzą tak zwarte grupy jak tworzyli w latach 90. Dzisiaj chyba te wojny subkulturowe jeżeli istnieją no to jednak to są inne wojny subkulturowe. niewiele o nich wiem, więc się nie będę wypowiadał, ale Pierwszy no gdzie jest K-pop? Znaczy... O, no na przykład. Znaczenie no jestem przekonana, że współcześni nastolatkowie żyją zupełnie innymi rzeczami i zupełnie inną muzyką przynajmniej częściowo zupełnie inne rzeczy ich interesują. Dla mnie wyznacznikiem współczesnej młodzieży to jest właśnie k-pop i Anima. Jakby myślę, że, że to, co już za naszej młodości powoli przychodziło do Polski, teraz jakby ma swoją taką kulminację. Ale z drugiej strony uważam takie dywagacje trochę za nietrafione. To znaczy, no, nie jesteśmy tym młodym pokoleniem. Nie. Więc no, nie możemy wyrokować co im się spodoba czy nie, tak naprawdę to czas pokaże czy Brooklyn Zo trafił do nich czy nie trafił. I tak naprawdę może nie do końca jest nasza rola, żeby teraz wyrokować, o czy to jest dobre dla młodzieży, czy trafi do młodzieży. No, co my możemy o tym wiedzieć, no trafi albo nie trafi, nie o to chodzi. Skonieczny miał taki pomysł na ten film, tak naprawdę, no pewnie miał nadzieję, że wyrażając siebie w tym filmie i czasy swojej młodości, Jakoś jednocześnie trafi do współczesnych młodych. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Być może nie, ale może bardziej skupmy się po prostu na tym, co jest w samym filmie, a nie na tym, czy ma szansę rezonować w młodych ludziach, bo no i nie, tak ale nie wywróżymy. Tego. Nie, znaczy, nie zgadzam się do końca z Tobą, to znaczy nie wywróżymy tego, ale pomysł na to, żeby tak naprawdę problemy lat 90. i tożsamość młodych ludzi z lat 90. w sumie włożyć, w tą współczesność, no sprawia, że rodzi się te, taki dysonans poznawczy yy, i próbuje się poniekąd udawać, że te problemy nadal są yy, dla młodych ludzi aktualne. Znaczy, nie wiem, czy się próbuje udawać, że te same problemy są dla współczesnych ludzi aktualne. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju kostium. To znaczy, yy, młodzi ludzie mogą sobie przetłumaczyć. Yy, te wojny na swój język czyli na swoje wojnę, to tak samo jak będąc nastolatką czyta się chociażby Jane Austen <grym> jakby zupełnie no Język miłości epoka. jest bardziej uniwersalny no ale tutaj też mamy do no czynienia tak. z językiem miłości i też mamy no właśnie nawiązanie do najsłynniejszej opowieści o miłości wszechczasów, czyli konieczny w sposób świadomy nawiązuje do Roma i Julii, eh, Williama Także to już jest najlepszy dowód na to, że niektóre treści, pomimo innych kostiumów, są uniwersalne. I w pewnym sensie, Krzysztof Konieczny próbuje tutaj bawić się w Baza Lurmana, to ona jak najbardziej. Próbuje odczytać stary. Powiedzmy zmurszały tekst na nowy współczesny sposób. Próbuję tam odnaleźć coś i dla siebie i właśnie dla współczesnej młodzieży i przepisać tę słynną opowieść o miłości ponad podziałami na swój sposób. Czy mu się to udaje? Moim zdaniem nie, ale powód jest Banalny. To znaczy uważam, że byłaby szansa na to, żeby Brooklinzo tak po prostu szczerze porwało, przynajmniej mnie emocjonalnie. Po prostu poszłabym za tą szczenięcą miłością, za tym wybuchem uczuć, za tym młodym chłopakiem, który jest bardzo rozdarty. Z jednej strony jest mowa, że to jest jego ostatnie beztroskie lato, ponieważ właśnie skończył przedostatnią klasę licealną, ma świadomość, że nowy rok szkolny to już będzie przygotowanie się do matury, to już będzie zupełnie nowy okres w jego. Życiu, przynajmniej tak mamy postawioną sprawę w tym filmie. No i z jednej strony jest bardzo przywiązany do swoich znajomych, kolegów, przyjaciół, do swojego dziadka, do swojego miejsca w tym Wrocławiu. Zresztą ta relacja z dziadkiem, który jest grany przez Jana Frycza, no wydaje mi się, że jest jednym z najmocniejszych elementów tego filmu, bo tak naprawdę mamy tutaj opowieść o dwóch miłościach. Z jednej strony jest miłość. Do dziadka, do swojej rodziny, a z drugiej strony pojawia się ta pierwsza prawdziwa miłość, to zakochanie, które reprezentuje Zora w tej roli Natalia Schmidt, też debiutująca na ekranie, która wciera się w tą, no nazwijmy to, romską księżniczkę. Więc z jednej strony postać kosy jest bardzo zakorzeniona w tym Wrocławiu, w tym środowisku, a z drugiej strony marzy mu się większy świat. Trochę jak w ślepnąc od świateł główny bohater cały czas gdzieś tam w marzeniach sennych wizualizował sobie te palmy tą plażę, że wreszcie ucieknie od tego całego syfu i trochę tak samo nasz główny bohater marzy sobie że uda mu się wyrywać jednak z tego małego świata do tego wielkiego świata do Los Angeles i tam tak naprawdę będzie mógł wreszcie zaspokoić swoje ambicje, zasmakować świata i tak naprawdę powinien dążyć tylko do tego żeby się z tego Wrocławia wyrwać z tego, co opowiadam, wydaje mi się, że wychodzi dość takie klarowne budowanie napięcia w tym filmie, klarowne budowanie dramaturgii. Jakby myślę, że prosto by było jednak zaangażować się w tą historię i w rozterki naszego głównego bohatera. Co prawda, Krzysztof konieczny, czuje potrzebę, żeby tylko budować jeszcze więcej problemów, jeszcze więcej konfliktów, jeszcze więcej pomysłów. Takich trochę już zupełnie niepotrzebnych temu filmowi, to znaczy, no nie ma wątpliwości, że ten film jest przeładowany. Kolejnymi pomysłami, jak tutaj jeszcze uatrakcyjnić nam tą narrację, tę opowieść, a to zupełnie nie było potrzebne, jednak te najlepsze, najbardziej emocjonujące powieści są proste. Są jednak skupione na dość prostym konflikcie, który w zupełności starczy, żeby przez te dwie godziny przeżyć coś prawdziwego. Niemniej, właśnie Krzysztof Skonieczny, co jest moim zdaniem bardzo interesujące, w sumie dla tego pokolenia reżyserów, ponieważ to jest drugi reżyser z dokładnie tego samego rocznika, ponieważ Krzysztof Skonieczny jest rocznikiem 83, tym samym, którym jest Damian Kocur i tak się złożyło, że obaj panowie wypuścili w tym samym roku swoje kolejne filmy i obydwaj wpadają moim zdaniem w tą samą pułapkę. To znaczy nie wiem dlaczego, ale wygląda na to, że przynajmniej tych dwóch reżyserów, ale możliwe, że to jest znacznie szersze zjawisko, na przykład wśród polskich młodych twórców przestają wierzyć w magię kina. Przestają ufać filmowi jako medium, które potrafi tak zaprezentować nieprawdziwą sytuację, że my jako widzowie uwierzymy w nią. Damian Kocur, omawialiśmy to przy okazji niedawnej premiery Pod wulkanem. Wierzy bardzo w swoją metodę, to znaczy, że zatrudnia osoby, które nie są zawodowymi aktorami, są naturuszczykami, chłonie ich życie i na podstawie tak naprawdę ich życia opowiada swój film i udaje mu się osiągnąć wymierny efekt, ale można sobie zadać pytanie, czy przypadkiem ten sam efekt albo i lepszy nie uzyskałby, gdyby po prostu zatrudnił. Profesjonalnych, doświadczonych aktorów, którzy po prostu wiedzą, jak przed kamerą pokazać te konkretne uczucia w taki sposób, żeby widz w nie uwierzył. No i jeżeli chodzi o skoniecznego, mamy dość podobną sytuację, to znaczy, już ślepnąc od świateł zdecydował się na bardzo kontrowersyjną decyzję, to znaczy w głównej roli obsadził na Truszczyka, osoby, która normalnie nie zajmuje się aktorstwem. Tam to jeszcze działało, ponieważ nasz główny bohater był otoczony plejadą wybitnych, doskonałych aktorów, a on niejako był tylko obserwatorem tej y, warszawskiej rzeczywistości nocnej. No ale we Brooklyn Zoo mamy już zupełnie inną sytuację. Nasz główny bohater jest... W stu procentach naszym bohaterem. To on niesie na swoich barkach ten film. Musimy uwierzyć w każdą jego emocję, w każde jego rozterki, w każde jego trudności związane z wchodzeniem w dorosłość. No i Krzysztof Skonieczny zdecydował się w tej bardzo wymagającej, trudnej roli znowu obsadzić na truszczyka prawdziwego skatera, bardzo Utalentowanego i już utytułowanego skatera. To wcale nie w wieku bohatera. Tak, Mateusza Okułę, który aktualnie ma 25 lat. No tak, dlatego pod tym względem to się broni umiarkowanie, ponieważ często się do takich ról rzeczywiście zatrudnia osoby, które znajdują się po raz pierwszy na ekranie i ta świeżość niekiedy się sprawdza. Ale tutaj była inna metoda wyboru, właśnie chodziło o to, żeby skate zagrał skate'a, żeby naprawdę umiał jeździć na tej deskorolce, żeby czuł to środowisko, a ta młodość już była trochę jednak za pierwszym pasem, bym powiedział. No tak, dwudziestokilkulatek ma grać, osiemnastolatka, no to nie jest tak, że to jest nietypowe dla kina. Zazwyczaj tak. znacznie starszy aktor gra na Ale 25-letni aktor byłby już aktorem po szkole filmowej, czy tam teatralnej. Otóż to i bardzo zaciekawił mnie fakt, że wychodzi na to, że Krzysztofowi Skoniecznemu znacznie bardziej zależało na tym, żeby być szczerym i takim autentycznym dla Wrocławskiego środowiska skaterów i żeby oni odebrali ten film jako prawdziwy, bo za Mateuszem okułą. Poszło to całe młode środowisko skaterów, właśnie to zależało też z Koniecznemu na tym, żeby właśnie to była ta osoba e, już na tyle szanowana w środowisku, że poniesie inne osoby za sobą, że później ci wszyscy skaterzy wystąpią w tym filmie, pokażą, e, otworzą się w tym filmie, zdradzą rąbka tajemnicy, jak spędzają czas, jak ćwiczą e, na deskach. I to z Koniecznemu wydawało się ważniejsze. Niż trafić do masowego widza. Ponieważ może środowisko wrocławskie skaterskie jest zachwycone tym, co widzi na ekranie. Może, że jest. Nie wiem, ale. ale... Bo, bo dla mnie, znaczy, nie jestem skaterem i nie wiem nic o tym środowisku, ale szczerze mówiąc, to jak ono zostało pokazane, to wydawało mi się to trochę parodią tego środowiska jednak. To znaczy niezamierzoną parodią tego środowiska. To znaczy co? Oni no jeżdżą na tych deskach. Chleją wodę, czpają narkotyki, chodzą na jakieś gigantyczne techniawowe imprezy i snują się bez sensu po mieście. To wszystko jest dodatkowo okraszone dosyć pretensjonalnym językiem, jakim się wyrażają bohaterowie. No szczerze mówiąc, ta sfera skaterska naprawdę była dla mnie mało interesująca. Angażująca w tym filmie i właśnie wydawała się bardziej niezamierzoną parodią niż takim no, etnograficznym pokazaniem tego, i jak to w tym środowisku jest. No ale widzisz, słowo klucz, dla ciebie to wydawało się nieangażujące, tak. a dla osób, które naprawdę żyją tym życiem, naprawdę Może, tak. są w tym środowisku może mają poczucie, kurczę, wreszcie ktoś pokazał, jak jest, jacy naprawdę jesteśmy. No ciekaw jestem, czy rzeczywiście to środowisko jest zadowolone z tego filmu. Poza tym, z racji tego, iż w głównej roli obsadzono profesjonalnego skatera, no to oczywiście wszystkie popisy skaterskie mamy tutaj pokazane jeden do jednego, prawdziwe, wszystko wykonuje Mateusz Okuła, ponieważ jest w tym doskonały. Ale problem jest taki, że my nie oglądamy dokumentu o środowisku skaterskim, tylko oglądamy film o konflikcie przemocy wielkiej miłości. Tutaj nam jest jednak potrzebny doświadczony, a przynajmniej z wielkim potencjałem młody aktor, który po prostu udźwignie tą rolę, poniesie nas przez tą historię. Ja oglądając ten film po raz kolejny, zdałam sobie sprawę, przypomniałam sobie te wszystkie opowieści o szukaniu Głównego aktora do jakiejś ważnej roli. To znaczy, czemu tyle razy w głównych rolach był obsadzany Leonardo DiCaprio, albo czemu teraz Timothy Chalamet wydaje się obsadzany w każdej ważnej roli jakiegoś młodzieńca. No dlatego, ponieważ ci aktorzy się sprawdzili. To znaczy, bezpiecznie jest ich obsadzić w jakiejś ważnej roli, w takiej roli, która właśnie ma ponieść dany film ponieważ to jest ogromna odpowiedzialność. Nie trafisz z dobrą obsadą, z dobrym castingiem i tak naprawdę twój cały film leży, ponieważ nie zaciekawi widzów, nie zaangażuje ich. Dany aktor po prostu nie będzie miał w sobie tego czegoś, co sprawi, że widz będzie chciał za nim iść, że poczuje jego emocje. I tak naprawdę to jest fundamentalny problem w Rukwinza. Myślę, że każdy inny mniejszy problem tego filmu Dałoby się na niego przymknąć oko. Wydaje mi się, że z konieczny idzie za trochę szerszą modą, która jest aktualnie nie tylko w polskim, ale światowym kinie. To znaczy, masz rację, że ona się trochę wiąże z brakiem wiary w magię kina, ale jednocześnie wiąże się z pewnym klimatem społeczno-socjologicznym, nie tylko w kinie, ale po prostu w sztuce i w dzisiejszej codzienności. To znaczy, że środowisko dane pokazane właśnie w filmie czy w sztuce. Powinno być reprezentowane nie przez jakiegoś tam aktora, który się tego nauczy, albo który będzie miał dublera do jakichś scen, mm. tylko przez właśnie reprezentanta tego środowiska. Może mniej wydaje się to palące w przypadku środowiska skaterów, no ale zauważ, że dokładnie tę samą metodę zastosował do kultury romskiej i pewnie, gdyby zatrudnił profesjonalnych aktorów nieromów do tych ról, no to przedstawiciele kultury romskiej nie byliby specjalnie zadowoleni. No, a tutaj zdecydował się zatrudnić Romów, nieprofesjonalnych aktorów, ale też niektórzy z nich, którzy się pojawili tutaj, to są po prostu artyści estradowi w znacznej większości. Bo tutaj pojawiają się przede wszystkim członkowie rodziny Don Wasyla. Pewnie Don Wasyla kojarzycie jako być może najsłynniejszą postać sceny muzycznej romskiej. Zresztą Don Wasyl nam tutaj. Miga na takiej scenie, niby wesela. Nie wiem, czy to jest wesele, czy to jest takie przedwesele, jakby coś takiego, bo to tutaj są te tradycje romskie pokazywane. Bardzo udana scena, zresztą bardzo mi się podobała, bardzo mnie kupiła. Poczułem klimat disco polo Maćka Bochniaka, który uwielbiam zresztą. No tutaj mieliśmy do czynienia z takim rozległym masterszotem, tak, tak, dość tak, skomplikowanym. Tak, bardzo ładnie to zostało <laughs> zrobione. Również muzycznie niesie nas piosenka Czarne Konie śpiewana przez Don Wasyla. Po Scenie, scenie połowicznie balkonowej z Romea i Julii. No i do tej drugiej głównej roli została zatrudniona Natalia Schmidt prywatnie Don Wasyl jest dla niej wujkiem i też od lat śpiewa na scenie. No i może to sprawia, że jest jej trochę łatwiej się odnaleźć w tej roli, że jest osobą, która na tej estradzie wielokrotnie występowała. No i co do niej, nie mam zarzutów. Uważam, że ona bardzo dobrze się sprawdza, że ona niesie ten film, że w ogóle kiedy obserwujemy tą część romską, to jest dużo lepiej. Mamy też fantastyczną babcię głównej, bo Bohaterki. W tej roli Danuta Dolińska. Która prywatnie jest ciocią y, Natalii Schmidt. Jakby to jest... Cała rodzina, tak. Cała rodzina tutaj, cały klan y, 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 wystąpił w y, tym filmie i ona mówi w zasadzie chyba tylko po romsku w tym filmie, tak, tak. mi się wydaje. Była też konsultantką do spraw romskich, mhm. jeżeli chodzi o ten film. No i ta kultura romska tak. tętni w tym filmie. Naprawdę kiedy przenosimy się do ich siedzib, do ich pałacyku takiego też współczesnego, no, no to czuć prawdę. Znaczy masz rację, że to dążenie do pokazania szczerze danego środowiska, to tak naprawdę jest obosieczny. Czasem Pozwala y, sprawić, że dany film prezentuje się znacznie lepiej. Jak w przypadku właśnie kultury romskiej, jakby no też lepiej się czujesz jako widz mając świadomość, że, że jednak ta społeczność, o której jest opowiadana historia została zaproszona do projektu, miała wpływ na ten projekt. Też bardzo się cieszę, że miałam szansę posłuchać języka romskiego i, i dużo tutaj mamy takich fragmentów, kiedy po prostu Romowie posługują się swoim językiem i czytamy napisy. I, I to wszystko dodaje no znacznie większej głębi tej opowieści, no właśnie takiej wartości. Tej baśniowości. Znaczy, to jakoś ładnie się aktualizuje też ta Romeo Julia w tej romskiej oprawie. No ale z drugiej strony, Skonieczny też miał przekonanie, że tą kulturę skaterską też trzeba pokazać jeden do jednego. Taką, jaka ona jest z prawdziwymi skaterami, i no i moim zdaniem to akurat kompletnie się nie sprawdziło. No w tym właśnie, filmie. Jedno wyszło, jedna kultura wyszła, druga subkultura nie wyszła w tym filmie. No i ten film jest trochę złamany przez to. Tobie się nie udało zaangażować w tę historię. Mnie przez długi czas. Też nie do końca. Nawet był taki moment, że minęła połowa filmu, ja spojrzałem na zegarek. No dobra, no to godzina za nami. Minęło pół godziny filmu, spojrzałem na zegarek. Minęło 10 minut, okazało się, więc to jakby czas nie płynął. Mhm. Ale jakiś moment nadszedł, w którym ja się zaangażowałem. Nie ukrywam, że mnie potrafią kupić naiwne, szczeniackie historie o miłości. Ale mnie chyba. No nie wiem, no ale ja mam, może też, ale ja mam ogromną słabość do takich historii. Czasem nawet do takich historii, które nie są wyjątkowo dobrze opowiedziane i pokazane. A tutaj podobało mi się tu zestawienie tych dwóch postaci, tym bardziej, że właściwie na początku, poza prologiem, który jest pokazany z tej perspektywy romskiej, no to przez długi czas bardziej jesteśmy z bohaterem Mateusza Okuły. I długo to trwa i, i mnie to nie zadowala, jest tam bardzo dużo różnych sztuczek montażowych, żeby to zdynamizować. No, wydaje się to trochę sztuką dla sztuki i przerostem formy. No, takie twórcze ADHD mhm. pokazuje tutaj Krzysztof konieczny. A z drugiej strony to twórcze ADHD pomagało zamaskować braki no tak. w aktorstwie głównego bohatera. Później to twórcze ADHD w połowie filmu się skończyło kiedy już. Na poważnie wchodzimy mhm. do tej historii. Kiedy na poważnie już mamy ten konflikt i miłości i skinheadzi kontra skate'y, no to wszystko się robi już nagle poważne. No i wtedy historia toczy się znacznie wolniej jeżeli nie zaangażujecie się w tą historię miłosną, bo na przykład was nie przekonuje gra aktorska, no to y, wymęczycie się na tym sensie strasznie. Ja cierpiałam od połowy filmu prawdziwe katusze. No to jest dosyć zabawne, bo ja właśnie od połowy, może trochę dalej niż od połowy filmu naprawdę się zaangażowałem. Jakoś zacząłem współodczuwać z tymi szczeniakami. To jest ciekawe, bo Romeo i Julia Szekspira. Jest o naiwnej miłości, ale jak tak się literalnie przeczyta Szekspira, to niekoniecznie jest to y, y, dramat y, naiwny. A tutaj Skonieczny zdecydowanie y, czyta go już w taki bardzo naiwny sposób. Wręcz miałem wrażenie jakby po prostu Nikifor wziął Romeo i Julię i namalował z tego Romeo i Julii obrazki. Ja Nikifora bardzo sobie cenię jako malarza, ale jest to tak zwany prymitywista, przedstawiciel sztuki naiwnej i i trochę ten romans odebrałem właśnie w ten sposób. Zresztą sporo kadrów jest takich pięknych, malarskich, mm -hmm. kolorowych, intensywnych. Właśnie Nikwor używał takiej palety barw bez płcieni, taki jeden intensywny kolor. I trochę takie też są emocje w tym filmie, i ja to kupiłem od początku do końca. Znaczy od, od środka do końca, ale te ostatnie sceny, na przykład symboliczne, ostatnie ujęcie bardzo mi się podobało, więc koniec końców wyszedł mi ten seans na plus. Ale rozumiem, że może być tak, że się jednak nie zaangażujesz, że, że, że nie dasz rady, żeby przekonał cię ten główny bohater zagrany w taki, a nie inny sposób, w czym jest wina z koniecznego, który nie umiał poprowadzić tak swojego aktora, który nie umiał dobrać może tak aktora, który byłby nawet nieprofesjonalny właśnie, ale który włożyłby w tę historię to, to własne coś. Także nawet jeżeli ostatecznie mnie autentycznie przyjemność sprawiła ta historia, ta aktualizacja, Julii, Wrocławski, Romeo i Julia, no to rozumiem te głosy krytyczne. Rozumiem, że można być i zmęczonym formą, i niezaangażowanym z powodu bohatera, bo bohaterów chyba nie, bo naprawdę Natalia Schmidt jest mhm. bardzo udana w tej roli. Ma coś magnetycznego w sobie, co, co przyciąga. Znaczy, ja myślę, że tutaj nie ma dyskusji. Dla mnie głównym wyznacznikiem. <gry> Tego, czy jakiś film jest udany, czy nie, to jest właśnie to, czy się zaangażowałem emocjonalnie. Mhm. Znaczy, no wiadomo, że nie każdy film opiera się na tym, żeby nas zaangażować emocjonalnie. Czasem chodzi o inne wyznaczniki, czy nas bardziej zaintryguje, pobudzi do myślenia. I chyba właśnie to sobie najbardziej cenię w kinie, jeżeli jest w stanie coś we mnie wyzwolić, coś pobudzić, czy bardziej intelektualnie, czy emocjonalnie i nawet. Świadoma tego, że jakiś film jest no, słaby, sztampowy, ale potrafi mnie jakoś emocjonalnie. Pobudzić, to automatycznie sobie wyżej go cenię od jakiegoś bardziej udanego dzieła, ale obok którego yy, przeszłam obojętnie. Także nie musisz tutaj w jakąś taką postawę obronną <grych> wpadać. Nie, po prostu. Yy... Takie były intencje reżysera, żeby cię porwać w taki prosty, emocjonalny tak. sposób, żebyś się znowu trochę poczuł jak ten nastolatek. Ale mam wrażenie, że naprawdę jakieś detale, drobiazgi sprawiły, że to wahadełko przesunęło się w stronę in plus. Że mógłby być taki dzień, Aha. taki seans tego filmu, że jednak bym się na przykład nie zaangażował. A po początku myślałem, że naprawdę będzie źle, bo nawet po tam kilkunastu minutach napisałem ci, o kurwa. I to było nie, że dobrze, ale że bardzo źle. I właśnie wtedy scenę miało ze sobą dwóch aktorów nieprofesjonalnych i podawali teksty w sposób nieprofesjonalny. I to wszystko było tak nieautentyczne właśnie. To, to jest paradoks, prawda? Że próbując czasem stworzyć coś autentycznego, korzystając z osób autentycznie zaangażowanych w jakieś środowisko, można stworzyć coś bardzo nieautentycznego, ponieważ w tekście są jakieś konkretne emocje, których ci aktorzy na planie wyrazić nie potrafią. Ale tak czy inaczej wolę takie filmy jak Brooklyn Zoo niż Kolejny nieudany nasz mały realizm, nudny, nieciekawy formalnie. No, no, no tu chociaż mamy naprawdę propozycję, w której dużo się dzieje, chociażby sporo efektów specjalnych, w większości udanych, chociaż jest pliszka, która już jest nieudana, taszek bardzo jest taki plastikowy, no ale właśnie, no, no jest jakaś próba zrobienia czegoś. Czyli jednym słowem wracamy do podsumowania recenzji innych krytyków, że ten film jest przynajmniej jakiś. No tak, ale no bo to naprawdę jest walor, bo można zrobić 100 takich samych filmów przeciętnych, które niczym cię nie ruszą, ale można zrobić film, który przegrywa na niektórych polach, ale jest propozycją ambitną mimo wszystko czy choćby formalnie, tematycznie, no nie można powiedzieć, że w Ruklinzo nie ma dużych ambicji i ciekawych pomysłów. Z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz. W ogóle mam takie poczucie, że Skonieczny no, dał dużo temu filmowi od siebie. Dał dużo swojego serca. Raz, że opowiada o czasach swojej młodości. Dużo w tym filmie jest takich elementów dla niego bardzo osobistych, prywatnych. Z jego no raz, że z dzieciństwa, ale no dosłownie od jego dziadków, krewnych pojawia się w tym filmie. Już w wielu też wywiadach przewija się motyw zegarka, który nosi główny bohatera, który jest prywatnie zegarkiem, samego skoniecznego, który dostał. Po dziadku. Także no nie ma wątpliwości, że Skonieczny pokazał tutaj nam swoje serce. Zresztą, akurat to mi się bardzo podobało, kiedy wypowiadał się na konferencji prasowej po premierze w Gdyni, że był świadomy tego, jaką furorę zrobiło ślepnoc od świateł, też w jakich środowiskach podoba się ślepnoc od świateł i Miał nadzieję, że właśnie robiąc Brooklyn Zoo, o między innymi opowiadając o mniejszości romskiej, właśnie tych samych ludzi, którym spodobało się ślepnąć od świateł, otworzy oczy też właśnie na tę wrażliwość, na inne kultury. I na szacunek na inne mhm. kultury, ponieważ to też można powiedzieć, jest jeden z. Wniosków, które można wysnuć z tego filmu, że no, no, no powinniśmy innych szanować, a na pewno nie pałać do nich nienawiścią tylko dlatego, że ktoś jest nieco odmienny od nas. Także bez wątpienia intencje miał bardzo dobre, co nie zmienia faktu, że to był jeden z trudniejszych seansów, jakie przeżyłam w tym roku. Naprawdę. Tak jak opisałeś, kiedy czas ci się dłużył, to wyobraź sobie, że mi się dłużył jeszcze bardziej i to przez pół filmu. Czyli tak naprawdę siedziałam na seansie około 5-6 godzin. Jak przez pół filmu to nie, to 5-6 godzin przesadziłaś. Do czterech maks. Ale wcześniej też nie było dobrze. No to do czterech właśnie. No dobrze, to, to jeżeli wy macie jakieś sprecyzowane zdanie na temat w to, to czekamy, żebyście je przedstawili w komentarzach, czy, czy może ktoś jednak zaangażował się jak ja, czy też odbił się jak Marta, czekamy, a także jak zwykle na koniec przypominamy, że mamy Patronite'a, dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Konradowi, Jankowi, Bartkowi i Marcie. A od nas póki co to, to by było na tyle.